Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Seniorzy wrocławskiego klubu koszykówki grają na trzecim szczeblu krajowym, ale mają gmach treningowy na miarę Barcelony czy Panathinaikosu. Wiadomo już, że od września z obiektu przy Czajczej będą korzystać nie tylko seniorzy WKK, nie tylko drużyny młodzieżowe. Udało się zrealizować tutaj marzenia moich trenerów, wszystkich i zawodników i moje. Myślę, że będzie ten obiekt fajnie służył wszystkim dookoła we Wrocławiu. Mam nadzieję, że po wybudowaniu takiego dużego ośrodka, a jest to w tej chwili największy ośrodek chyba w Europie przygotowawczy dla koszykówki, to on został dedykowany dla tego sportu i myślę, że powinien tutaj służyć wszystkim dookoła i zapraszam serdecznie wszystkich do korzystania z tego obiektu. Projekt obiektu został specjalnie przygotowany dla potrzeb wrocławskiego klubu koszykówki. Pracowali przy nim nie tylko architekci, ale przede wszystkim trenerzy i zarządzający klubem. Cała hala została podzielona jakby na cztery sektory, gdzie mamy trzy sektory z pełnymi wymiarami boiska do koszykówki, gdzie można odbywać treningi, i czwartą strefę bardzo szeroką i rozbudowaną, to jest strefa przygotowania motorycznego, który jest takim konikiem trochę WKK. Tutaj muszę się pochwalić, że nie mamy ani jednych kontuzji przeciążeniowych już od 2 lat. Najlepszych specjalistów tutaj zatrudniamy od motoryki i to jest także nasza wizytówka jakby koszykarska na mapie tutaj młodzieżowego tego sportu. Oczywiście możemy turniejowo, młodzieżowo i nawet do drugiej ligi zagrać 2 mecze na raz. Mecze oczywiście z sędziami, mamy 3 tablice, duże wyników i oczywiście duże zawody, gdzie na dzień dzisiejszy możemy zgromadzić w tej chwili 150, od lipca jeszcze dojadą trybuny około 650, a przy zawodach typu World Games, który będziemy też tutaj gościć, korfball i unihockey, nawet do 1300 osób. Przemysław Koelner stworzył projekt biznesowy całego przedsięwzięcia. Jak mówi z uśmiechem, hotel i część komercyjna mają pozwolić co najmniej na opłacenie rachunków za prąd czy gaz. Ośrodek oczywiście nie ogranicza się tylko i wyłącznie do hali sportowej, dlatego że obiekty sportowe generalnie na świecie nie są obiektami, które zarabiają pieniądze. Tak? Dlatego też w ramach tego kompleksu jest wybudowany, do użytku zostanie oddany w 4. kwartale, część hotelowa i restauracyjna. Oczywiście hala sportowa to nie tylko same boiska, ale tak samo i całe zaplecze. Tak? Mamy 14 szatni, gabinet odnowy biologicznej z saunami, z masażami, hydromasażami, zimnymi masażami, zimną odnową, ciepłą odnową. Mamy dużą salę taką rehabilitacyjną z najnowocześniejszym sprzętem funkcjonalnym. I hotel razem z restauracją, który będzie służył zarówno sportowcom podczas organizacji tu ewentualnych turniejów czy innych zawodów, jest też normalnie obiektem komercyjnym, tak, który będzie przynosił tutaj powiedzmy jakieś tam profity. Od nowego sezonu zawodnicy pierwszej drużyny WKK będą grać tu drugą ligą, ale nie tylko to. Hala jest gotowa na różne imprezy, i te młodzieżowe, i rywalizację seniorów. Obiekt nie został wybudowany po to, żeby grać gdziekolwiek indziej, tym bardziej, że spełnia wszystkie wymogi. My tu możemy rozegrać tak swoją drogą zawody do Mistrzostw Świata włącznie, znaczy olimpiady, tylko nie wolno mi tutaj rozegrać. Ze względu może na ilość jeszcze widzów, no to może Mistrzostw Świata w koszykówce, ale wszystkie parkiety, wszystkie trybuny i tak dalej, to wszystkie multimedialne rzeczy, które są tutaj zamontowane na hali, są przystosowane do tego, żeby rozgrywać zawody najwyższej rangi. Drugoligowa drużyna w tym roku, ze względu na to, że no jeszcze chłopcy są no w wieku takim, gdzie trudno się im jeszcze przepychać, trochę brakuje im fizyczności, a przede wszystkim muszą włożyć dużo pracy, żeby ten. Ale na ten sezon mam nadzieję, że już będziemy się pomału zaczęli i chcieli bić o pierwszą ligę, tak, żeby w ten cel w tym roku został zrealizowany. Mieli młodzi nasi chłopcy zaawansować do playoffów, co plan w 100% zrealizowali. I mam nadzieję, że w przyszłym roku postawią sobie wyższe cele, a ja też będę chciał, żebyśmy otarli się o pierwszą ligę, a być może nawet i awansowali w przyszłym sezonie. Na razie druga liga, ale w perspektywie ma być nawet ekstraklasa.
to jednak melodia przeszłości. Ten plan jest realizowany tutaj już od 10 lat, tak naprawdę trochę przyspieszany i wydaje się, że jednak to rosyjskie przysłowie "tisze jedziesz, dalsze budziesz" będzie tutaj realizowane już w tym momencie w 100%, tak? Nasz plan jest taki, żeby zagrać chłopcami stąd dla ludzi stąd. Chęć grania w nowym obiekcie WKK wyraziło już wiele drużyn, m.in. koszykarki Ślęzy Wrocław. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.